czas na whisky. Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala. W dzisiejszym odcinku J&B, czyli jeden z najpopularniejszych blendów świata. Cóż kryje się za naszym J&B, czyli pan Justerin? Pan Justerin w 1749 roku przybył do Szkocji, aby zdobyć serce śpiewaczki operowej. Przybył on z Włoch, jest Włochem. I założył tam sklep handlujący winem. Ale oczywiście, jak w tych wszystkich przypadkach, handlarze orientują się, że na whisky jest o wiele lepszy biznes. W 1930 roku na rynek amerykański zostaje stworzony J.B. Rare. Troszkę lżejszy i delikatniejszy, żeby konkurować z tamtejszymi bourbonami. No i tak właśnie w latach 30. naradza się J&B Rare, czyli whisky, której dzisiaj oczywiście już wielka międzynarodowa korporacja Diageo sprzedaje 6 milionów skrzynek rocznie. W Justerin & Brooks Rare mamy do czynienia z kuparzem aż 42 destylarni. Większość z tych destylarni to destylarnie jęczmienne, słodowe ze Speyside, ale mamy tutaj też dodatki żytnie, także kompletny miks. Od 1761 roku J&B może poszczycić się tak zwanym Royal Warranty, 8 królów angielskich gwarantuje jakość tej firmy, jako że jest to główny dostawca dworu. Co ciekawe, jest to główny przedstawiciel, jeżeli chodzi o winiarstwo francuskie czy włoskie, można powiedzieć na arystokratycznym poziomie, czyli Bordeaux, Burgundia. Większość najdroższych winnic świata, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Anglię, reprezentowana jest właśnie przez Justeriny and Brooksa. Podają oni również informację, że starzony jest w amerykańskim dębie. To jasne, że starzony jest w amerykańskim dębie, ponieważ whisky starzone są w beczkach po bourbonie. Bourbon jest starzony w amerykańskim dębie. Ale czy to miałoby nam przemycić jakąś informację, że to jest może nowy amerykański dąb, czyli to nie są beczki po bourbonie? Tego niestety nie wiemy. Jest karmelizowana, co jak wiadomo w Szkocji jest bardzo popularne. J.B. Rare opiera się o destylaty z Knockandu, Akroisk i Glenspey. Pijmy. Plastikowa i dyspenserek. Orzech, cytrus, jęczmienia dużo. Moczowego jęczmienia. Orzeszek taki laskowy troszeczkę. Cytrusy, cytryna, kwasowo tutaj mocno. Ale spirytusik taki mocno kręcący, taki bursztynowy. Wanilia, słodka, taka trzcinowa wanilia na tym wszystkim. Faktycznie jakby młododębowa. Troszkę tak przyprawowo, lekki goździk. Ale głównie to orzech, wanilia na cytrynie, lotnie bardzo. Powiedziałbym, że bardzo jest to whisky jagodowa. Bliżej niesprecyzowana, słodka jagoda, borówka. Borówka, amerykańska borówka. Słodka amerykańska borówka, na lekkim jakimś waniliowym, na lekkiej waniliowej podkładce. To bardzo dobre do drinków musi być, to bardzo dobry mieszacz. Takie właśnie popularne blendy to są typowe whisky mikserskie, imprezowe zresztą. Ten blend jest tak reklamowany, że to jest whisky na zabawę. Lekkie siano, lekka wanilia, lekka skóra gdzieś w tym wszystkim.
ale właśnie na takim borówkowym owocu. Z lekko cytrynową końcówką, to co mamy w nosie, gdzieś tam przejawia się też w ustach. Finisz mamy raczej bardzo króciutki. Lekko taki dębinowy, jakoś z lekką przyprawą. I te jagodowe nuty na nosie. Niesamowite. Dziękuję Państwu serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, jak już Państwo wytrzymali na naszym zbiorze jagód. Oby nasza rozłąka nie trwała za długo. Do widzenia.